SKP Słupca przyjechała do Wrześni, żeby wkręcić Wiktorię w porażkę. Jasno zapowiadał to trener przyjezdnych Waldemar Przysiuda, do niedawna szkoleniowiec i zawodnik Wiktorii. Twój zespół świetnie finiszuje tej wiosny. 6 ostatnich meczów, 6 zwycięstw. Czy wygrana z Wiktorią będzie przysłowiową wisienką na torcie? No mam nadzieję. Wiadomo, że każdy trener chyba chce wszystko do końca wygrać. I nie chciałbym popsuć tego, co fajnie nam się sprawdza do tej pory, że zamykamy sezon jakimś niepowodzeniem. Nikt lepiej nie zna zawodników Wiktorii jak ty. Jaka w takim razie taktyka na dzisiejszy mecz? Dużo młodzieży widzę tutaj, dużo zmian w zespole Wiktorii. Całkiem inny skład, jak nawet graliśmy w pucharze, w finale Pucharu Polski. No nie ukrywam, będę chciał od początku przysłowiowo usiąść przez 10 minut na Wiktorię i postarać się o bramkę. Wiktoria wyszła na boisko bez 6 podstawowych zawodników, za to z całą grupą nastolatków w składzie. Początek meczu zdawał się potwierdzać zapowiedzi Przysiudy. Po nieudanej sytuacji w pierwszej minucie Słupczanie zdobyli gola w minucie 4. Błyskawiczna utrata bramki nie sparaliżowała Wiktorii. W 9 minucie piłka posłana za linię SKP trafiła do Kazimierza Konieczki. Ten jednak mało precyzyjnie lobował wychodzącego bramkarza gości. Przez następne pół godziny kibice oglądali zacięty mecz, ale bez bramek. Za to z rozdyskutowanym sędzią. W końcu do wyrównania udanym lobem doprowadził Maciej Matuszak. Wiktoria, ku złości trenera Przysiudy, nie zamierzała zadowalać się remisem. W 43 minucie prawym skrzydłem urwał się Paweł Zieliński. Dośrodkował na 8 metr, a Konieczka dołożył głowę. Piłka przeszła jednak nad poprzeczką. Co nie udało się przed przerwą, wyszło tuż po jej zakończeniu. W 46 minucie Zieliński rzucił piłkę na długi słupek, gdzie dopadł ją Groszkowski. Głową i na raty 19-latek wyprowadził Wiktorię na prowadzenie. Po stracie drugiej bramki trener Przysiuda wydawał się już zrezygnowany. A jego drużyna w niczym nie przypominała zespołu, który odniósł 6 kolejnych zwycięstw. Z kolei biało-zieloni złapali drugi oddech i zaczęli stwarzać sobie kolejne sytuacje. W końcu padł 3 gol dla Wiktorii. W 82 minucie Duszyński zagrał piętką do Pawlaczyka, a wrzesiński pomocnik popisał się strzałem z 20 metrów. W obawie przed kompromitacją przyjezdni ruszyli do bardziej zdecydowanych ataków. W 87 minucie arbiter zauważył zagranie ręką i odgwizdał 11 dla Słupcy. Pewnym egzekutorem okazał się Michał Goryński. W ostatnich minutach meczu wrześnianie z powodzeniem ćwiczyli umiejętność utrzymania korzystnego wyniku. Mecz zakończył się rezultatem 3-2. Kończymy sezon miłym akcentem. Okazuje się, że odmłodzony i rezerwowy skład może powalczyć z silnym zespołem. Rzeczywiście, taka sytuacja miała dzisiaj miejsce. Postawiłem na młodych piłkarzy, którzy jak gdyby wiedzieli, że muszą unieść ciężar tego spotkania. Nie zawiedli mnie. Może początek spotkania był troszeczkę nerwowy, straciliśmy bramkę, ale w miarę upływu czasu uważam, że zespół czuł się coraz lepiej. Stworzyliśmy mnóstwo sytuacji podbramkowych, strzeliliśmy 3 bramki, a tak naprawdę mogło paść jeszcze więcej. No tutaj słowa uznania dla tych młodych piłkarzy, którzy nie przestraszyli się Słupcy, która naprawdę wygrywała falowo, wygrywała mecz za meczem. Tutaj zdecydowanie była faworytem tego spotkania, już nie wygrała z nami w Pucharze Polski 3-0, także naprawdę piłkarze bardzo mocno się zmotywowali do tego spotkania i to było widać na boisku. Kibice pierwszy raz przez 90 minut mogli zobaczyć na pozycji defensywnego pomocnika Huberta Chybkiego. Tegoroczny maturzysta spisał się bardzo dobrze. Zanotował wiele przechwytów, ale umiał też konstruować akcje. Aż chce się zawołać więcej takich debiutów.